Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale poświęconym tematyce kryminalnej. Dzisiejsza sprawa dotyczy zniknięcia nastolatki z Teksasu. Było w niej wielu podejrzanych i różnych tajemniczych sytuacji, które czynią tę sprawę tak interesującą i zagadkową. Dodam, że sprawa została niedawno rozwiązana, a sprawca siedzi w więzieniu i oczekuje na wyrok. Na początku chciałam nakreślić Wam tło wydarzeń. Zoe Campos, czyli nasza dzisiejsza bohaterka, pochodzi z Lubbock w Teksasie. Miała 18 lat, kiedy zaginęła, a było to dokładnie w dniu 17 listopada 2013 roku. Zoe bardzo kochała swoją rodzinę oraz zwierzęta. Miała koty, psy i żółwia, którymi uwielbiała się zajmować. Jej rodzina mówi, że dziewczyna ma naprawdę wielkie serce. Zoe zamieszkała w pewnym momencie wspólnie ze swoją siostrą, po tym jak została ona samotną matką. I w ten sposób mieszkały sobie razem, wspierały się i były dla siebie najlepszymi przyjaciółkami. W dniu jej zaniknięcia Zoe spędzała czas ze swoją mamą, siostrą, Savannah i dwójką dzieci siostry. Oddaliła się na chwilę, aby spotkać się z przyjaciółką, która właśnie urodziła dziecko. Poszła na miejsce, gdzie było tam również wiele innych ludzi, których Zoe nie znała, więc pogratulowała ona swojej przyjaciółce i wyszła. I to by było na tyle. Po powrocie Zoe i jej siostra poszły zjeść obiad na mieście, a ich mama poszła do pracy na nocną zmianę w barze. Po obiedzie dziewczyny wróciły do swojego mieszkania, gdzie oglądały film. Siostra Zoe ostatecznie poszła spać około godziny 23 wieczorem. Powiedziała później, podczas przesłuchań z policją, że Zoe wylegiwała się na kanapie i wyglądała na osobę senną, więc założyła, że zapewne za chwilę pójdzie ona również spać. Ale jednak był to ostatni raz, kiedy zobaczyła ją rodzina. Około godziny 2:20 nad ranem matka Zoe, Melinda, otrzymała SMS-a od Zoe z pytaniem, czy chce, aby przyjechała odebrać ją z pracy samochodem, ponieważ w tym czasie jej matka miała swój u mechanika. Matka oczywiście się zgodziła i czekała, aż Zoe po nią przyjedzie. Po 10 lub 20 minutach oczekiwania zaczęła się jednak niepokoić i zadzwoniła do swojej córki. Pierwsze połączenie miało normalny sygnał, ale nikt go nie odebrał. Następnym razem, gdy zadzwoniła po chwili, włączyła się od razu poczta głosowa. Jej mama przypuszczała, że Zoe po prostu była w domu i zasnęła, więc pojechała na noc do domu przyjaciółki, która mieszkała w okolicy tego baru, gdzie pracowała. Następnego ranka, czyli 18 listopada, siostra Zoe obudziła się i była zaskoczona, widząc, że jej siostry nie ma w domu. Po odkryciu, że jej samochód również zniknął, siostra zadzwoniła do matki, aby sprawdzić, czy wie, gdzie jest Zoe. Kobiety zdały sobie sprawę, że żadna z nich nie wiedziała, gdzie jest dziewczyna, więc zaczęły się martwić. Wielokrotnie próbowały zadzwonić do Zoe, ale każde połączenie było kierowane na pocztę głosową. Rozmowy telefoniczne przechodziły zawsze do poczty głosowej za każdym razem. Martwiło to jej rodziny jeszcze bardziej, ponieważ jak większość nastolatków, Zoe była podłączona do telefonu i zawsze miała przy sobie ładowarkę. To było niepokojące, że jej telefon był tak długo nieczynny. Kobiety skontaktowały się z osobami z otoczenia Zoe, ale nikt nie miał żadnych informacji na temat jej miejsca przebywania. Rodzina zadzwoniła na policję o godzinie 17, aby zgłosić zaginięcie. Rodzina zorganizowała natychmiast poszukiwania i umieszczała wszędzie ulotki z informacją o zaginięciu nastolatki. Rodzina się martwiła i wiedziała, że coś musiało się stać, ponieważ Zoe nigdy nie uciekała z domu oraz nigdy nie znikała bez poinformowania kogoś bliskiego o tym, gdzie się znajduje. Po około 36 godzinach od zaginięcia Zoe stało się coś niespodziewanego. Ciocia dziewczyny zobaczyła na ulicy samochód wyglądający identycznie jak ten należący do zaginionej, czyli srebrny Lincoln Town. Jej przeczucie podpowiadało jej, że może to być samochód jej siostrzenicy, więc zawróciła i zaczęła podążać za tym samochodem. Potem zadzwoniła do matki Zoe, szukając konkretnych szczegółów na temat jej samochodu i była w stanie potwierdzić, że rzeczywiście był to samochód Zoe z powodu jakichś uszkodzeń, które miała na zderzaku.
A więc ciocia Zoe podążała za tym, kto jechał samochodem dziewczyny. Pomyślcie sobie tylko, jakie są tego szanse. Ciotka poczuła ulgę, że znaleźli Zoe, dopóki nie zatrzymała się obok samochodu. Zamiast kierowcy, czyli Zoe, był to człowiek w szarym kapturze zakrywającym twarz. Wydawał się być jedyną osobą znajdującą się w samochodzie. Spanikowana ciotka Zoe chciała podążać za tym mężczyzną, więc zadzwoniła do swojego syna i powiedziała mu, żeby również podążał za samochodem, informując go o miejscu, gdzie się akurat znajdowali. Kobieta chciała w ten sposób uniknąć oczywiście niebezpieczeństwa i nie możemy tutaj jej mieć nic za złe w tym wypadku. No i ciocia Zoe podążała za nim, aż nagle tajemniczy kierowca zjechał z głównej drogi na małą ścieżkę. Najwyraźniej mógł zauważyć, że coś jest nie tak i że ktoś za nim jedzie. Kobieta bała się wjechać za ścieżkę sama dla własnego bezpieczeństwa, więc czekała przy zjeździe na swojego syna. Kiedy on dotarł na miejsce, oboje poszli razem drogą, którą pojechał samochód Zoe, gdzie znaleźli porzucone auto. Rodzina zadzwoniła na policję, która natychmiast przyjechała, aby zbadać pojazd. W samochodzie policja znalazła niepokojące rzeczy. W aucie była taśma klejąca, jednak rodzice Zoe mówili, że nie jest to bardzo dziwne, ponieważ ona trzymała takie przedmioty w samochodzie, więc mogło być, że ta taśma już znajdowała się tam wcześniej. Znaleźli też kilka jej ubrań, męski podkoszulek, prawdopodobnie należący do kierowcy auta, którego widziała ciocia Zoe, i ładowarkę do telefonu, która znajdowała się na tylnym siedzeniu. To znowu było niepokojące dla rodziny Zoe, ponieważ nigdy nie zostawiła ładowarki telefonicznej. Te nowe dowody zmartwiły policję, ponieważ sprawa nie wyglądała jak ucieczka z domu. Zajrzeli do jej zapisków w telefonie i znaleźli kilka ważnych i trochę takich niepokojących rzeczy. Jej ostatni SMS był około 2 w nocy, którego wysłała do swojej matki, aby zabrać ją z pracy. Ostatnie miejsce, w którym zalogował się jej telefon, znajdowało się w odległości 1 mili od Lowry Field w Lubbock w Teksasie. Obszar ten był znany z takich miejsc, gdzie spotykali się handlarze narkotyków oraz prostytutki, a rodzina Zoe nie widziała powodu, dla którego dziewczyna miałaby tam pojechać. Nie mieli tam ani żadnych bliskich, ani dziewczyna teoretycznie nie miała tam żadnych znajomych, ani żadnego innego powodu, dla którego miałaby tam jechać. Jednak rodzina Zoe natychmiast zaczęła poszukiwania w tej okolicy, ale nie natrafili na żaden ślad. Pomiędzy 1:00 a 1:30 nad ranem Zoe zadzwoniła do mężczyzny o imieniu Ben, który był przyjacielem rodziny. Był on w wieku jej ojca. Przez około pół godziny rozmawiali przez telefon i wszyscy uważali to za bardzo dziwne, ponieważ Zoe oczywiście znała tego człowieka, ale nigdy nie wydawali się być jakoś specjalnie bliscy. Plus jednorazowy telefon trwający pół godziny z przyjacielem taty jest dość dziwny, zwłaszcza w środku nocy. Policja sprawdziła tego człowieka na przesłuchaniu, gdzie stwierdził on, że był bardzo pijany tej nocy i nic nie pamięta z tej rozmowy. Tak, tak, bardzo podejrzane. Następnie policja poprosiła go o wykonanie testu wariografem, który zaakceptował. Zdał test na każde pytanie, oprócz pytania, czy wie, gdzie jest Zoe. Oblanie tego pytania jest dość niepokojące, jednak ponieważ wszyscy z nas zapewne wiedzą, że testy na poligrafie nie są zawsze dokładnie, a samo bycie nerwowym może sprawić, że ktoś nie dałby sobie rady z odpowiedzią na pytanie. Matka Zoe następnie konfrontuje go i odpowiada tym samym wyjaśnieniem, że był pijany i nawet nie pamięta faktu, że rozmawiał z Zoe. Policja zaczęła wtedy przesłuchiwać byłego chłopaka Zoe, z którym spotykała się ponad 2 lata. I w tym przypadku również mamy tutaj niepokojące sygnały. Policja pomyślała zapewne, że mogła ona wyjść z domu w środku nocy, aby spotkać się z jakimś przyjacielem lub chłopakiem.
No i ten były chłopak był bardzo chętny do współpracy i powiedział funkcjonariuszom policji, że od dawna nie widział ani nie rozmawiał z Zoe. Policja nie znalazła w nim niczego podejrzanego, więc nie uważali go za podejrzanego. Potem jednak dowiedzieli się, że Zoe miała innego chłopaka po nim. Umawiali się tylko przez krótki okres czasu i mama Zoe twierdzi, że dziewczyna ukrywała ten związek przed rodziną, ponieważ miał on przyszłość kryminalną i dziecko z inną młodą kobietą, a to nie jest typ mężczyzny, z którym chciała ją widzieć rodzina. W końcu Zoe opowiedziała o nim swojej rodzinie, która nawet go później spotkała. I zarówno matka, jak i siostra Zoe mówią, że miały one takie bardzo złe i nieciekawe odczucia co do tego faceta. Mówił, że zostawił swoją byłą dziewczynę właśnie dla Zoe, ale tak naprawdę spotykał się z nimi oboma. Zoe dowiedziała się o tym i wdała się z nim w kłótnię, która zakończyła się rozstaniem. Mężczyzna następnie został z tą drugą swoją dziewczyną. Dobry facet, nie? Policja jednak wykluczyła go z kręgu podejrzanych, ponieważ dziewczyna zeznała policji, że był z nią przez całą noc, gdy Zoe zniknęła. No ale nie wiem jak wy, ale nie sądzę, żeby ta dziewczyna była wiarygodnym świadkiem. Zostaje z nim po tym, jak ją zdradził i najprawdopodobniej nawet nie lubiła Zoe. Wierzy, że mogła po prostu dać mu alibi. Następnym tropem policja poszła do domu przyjaciółki Zoe, która urodziła dziecko. Przepytali ją i wszystkich innych, którzy byli tam tego dnia, kiedy Zoe zginęła i nie znaleźli niczego podejrzanego. Tak było, dopóki nie zaczęli przeglądać wiadomości na Facebooku Zoe. Znaleźli tam pewne wiadomości od młodego mężczyzny, który był tego dnia w domu jej przyjaciółki, tej od dziecka. Podczas wywiadu wydawał się taki normalny i spokojny, twierdząc, że ją zapamiętał i podał właściwy moment, w którym ona opuściła dom. Nigdy nie wspomniał jednak, że spotkali się później tego samego dnia, jak to wynikało z wiadomości na Facebooku. Ten człowiek był w rzeczywistości powodem, dla którego Zoe opuściła swój dom. Około godziny 23:30 zaproponował, żeby podeszła i zapaliła z nim trawkę. Najpierw odmówiła, ponieważ właśnie go poznała, ale po chwili rozmowy postanowiła pójść. Po tym jak policja przesłuchiwała go z tymi nowymi informacjami, chłopak stwierdził, że nie przekazał policji tych informacji, ponieważ nie chciał mieć kłopotów z prawem przez marihuanę. Wydaje się to jednak złym usprawiedliwieniem dla nastolatka, no ale można przyznać, że ma sens i może być wiarygodne. Chłopak twierdził, że gdy Zoe dotarła do jego domu, po prostu rozmawiali przez chwilę na jego werandzie. Mówi, że nigdy nie wyszła do środka, bo w rzeczywistości nie miał żadnych narkotyków do spalenia. Możemy tylko założyć, że był inny motyw, aby Zoe do niego przyszła, czyli seks. Następnie stwierdził, że po krótkim czasie Zoe odjechała, aby kupić dla nich trochę zielska. Policja znalazła wiadomości od niego do Zoe kilka godzin później, pytając ją, gdzie jest i czy wraca. No, ale tutaj znowu możemy sobie zadać pytania, czy naprawdę mówi prawdę, czy też celowo wysyłał te wiadomości, aby zatrzeć swoje ślady. Policja zaczęła przyglądać lepiej temu mężczyźnie i odkryli, że pisał on tej nocy do wielu kobiet. Podobne wiadomości miały wiele podtekstów seksualnych, tak więc jest to całkiem oczywiste, czego pragnął od Zoe tamtej nocy. Kolejną ważną rzeczą jest to, że jego dom znajduje się w okolicy, gdzie telefon Zoe był ostatni raz logowany do sieci. Czas mijał, nowych śladów nie było. Rodzina Zoe po jakimś czasie zatrudniła prywatnego detektywa, który natrafił na ślad jakiejś kobiety, która zeznała, że widziała ją w motelu, kiedy to schodziła ze schodów. No ale wszystko wydawało się normalne i nic nie wzbudziło jej podejrzenia. Policja jest jednak pewna, że chłopak, którego spotkała tamtej nocy, miał coś wspólnego z jej zniknięciem. Przywieźli więc psy tropiące, aby przeszukać dom i znaleźli zapach w całym domu i na podwórku. Psy ustawiły się wokół śmietnika za domem i podążały za tropem, jakby jechała jakby wzdłuż drogi, którą zabrałyby na przykład wywrotka, co jest oczywiście alarmujące.
Niepokojący był także fakt, że w wielu miejscach w domu znaleźli jej zapach. Ten mężczyzna twierdził przecież, że nigdy ona nie weszła do domu, a oni po prostu zostali na werandzie. Facet został przyłapany już na drugim kłamstwie. Rodzina przez wszystkie te lata nie straciła nadziei i poszukiwała dziewczyny. Większość teorii na temat tego, co stało się z Zoe, krążyła wokół mężczyzn, o których wspomniałam wcześniej. Pierwszy, starszy mężczyzna, który przyjaźnił się z ojcem Zoe i nie pamięta półgodzinnej rozmowy, którą mieli o pierwszej rano. Albo były chłopak, który ma kryminalną przeszłość i dwie kobiety. Albo młody mężczyzna, którego właśnie poznała, kłamał, że ją zobaczy późną nocą i że weszła do jego domu. Wszyscy oni wydawali się całkiem podejrzani i władze nie wiedziały dobrze, co zrobić i którym tropem iść. No i teraz przenosimy się do dnia 7 listopada 2018 roku, czyli trochę ponad miesiąc temu. Policja dostała anonimowy donos, aby przeszukać dom w okolicy, gdzie dziewczyna zaginęła. No i tym oto sposobem Carlos Andrew Rodriguez został aresztowany. I kim on był? Jest to ten chłopak, którego poznała przy spotkaniu u przyjaciółki. Kiedy Zoe do niego przyszła, był on pod wpływem syntetycznej marihuany. Dziewczyna zapewne czymś go rozgniewała, a on ją uderzył i udusił. Ciało zakopał w ogródku, a jak później zeznał, na początku zakopał ciało za płytko i jego pies dokopał się do zwłok. Jakaś część ciała się oddzieliła od reszty ciała, czy też może pies odgryzł, nie do końca to było wytłumaczone w artykule. I tą część ciała wyrzucił on do śmietnika, aby szybko się pozbyć tego dowodu. I to właśnie tłumaczy fakt, że psy policyjne podjęły właśnie trop koło śmietnika i wzdłuż drogi. Tak więc widzicie, po wielu nawet latach zdarza się rozwiązać takie problemy, takie zagadki kryminalne. Bardzo jestem zadowolona z faktu, że morderca został złapany oraz że teraz siedzi w więzieniu i oczekuje na wyrok, który mam nadzieję również, że będzie wysoki. No i cieszę się, że dobrze tutaj się skończyło, że sprawa została wyjaśniona, że sprawca poniesie winę. No niestety życia nic nie zwróci tej dziewczynie.